Szanowni Państwo, drogi Panie Ryszardzie, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nadał Krzyż Wolności i Solidarności panu Ryszardowi Kuśmierczykowi w uznaniu działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka. Przypadło mi jako ambasadorowi Rzeczpospolitej Polskiej w Kanadzie zaszczyt przedstawić Państwu zasługi pana Ryszarda Kuśmierczyka. To krótki tekst, chciałem jak najkrócej, panie Ryszardzie, bo te zasługi są znacznie dłuższe i większe. Ten okres czasu, który pan poświęcił krajowi, był wyjątkowy. W latach 1980-1981 pan Ryszard Kuśmierczyk był aktywnym działaczem NSZZ Solidarność na terenie fabryki łożysk tocznych w Kraśniku. Odegrał wiodącą rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej Solidarności w swoim miejscu pracy. Początkowo był członkiem prezydium, a później pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Jednocześnie wchodził w skład redakcji biuletynu Komisji Zakładowej NSZZ Fabryki Łożysk Tocznych oraz pisma wydawanego od marca 1981 roku przez Solidarność pod tytułem Ekspres Informator. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku pan Ryszard Kuśmierczyk został internowany w ośrodku odosobnienia we Włodawie. Został zwolniony po ponad 3 miesiącach internowania 17 marca 1982 roku. Po zwolnieniu z internowania pan Ryszard Kuśmierczyk nadal uczestniczył w pracach podziemnych struktur Solidarności na terenie fabryki łożysk tocznych w Kraśniku. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami podziemnych struktur Solidarności z terenu Kraśnika i regionu. Z tego powodu był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa PRL. Jako osoba internowana i represjonowana, pan Ryszard Kuśmierczyk zdecydował się w 1984 roku na emigrację do Kanady. Działania stosowane wobec pana Ryszarda Kuśmierczyka przez organa bezpieczeństwa państwa wynikały z jego poglądów politycznych oraz prowadzonej przez niego działalności, w tym związkowej, której celem było odzyskanie przez Polskę całkowitej suwerenności, zależnej w owym czasie od sowieckich mocodawców i komunistycznych kolaborantów. Działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odznaczony zostaje Krzyżem Wolności i Solidarności pan Ryszard Antoni Kuśmierczyk. Dziękuję serdecznie panie ambasadorze. To naprawdę jest wielkie wyróżnienie i doceniam również to, że chciał pan osobiście mi wręczyć to odznaczenie i za to serdecznie dziękuję. To jest dowód przyjaźni, jaką sądzę, nawiązała się między nami w tym okresie pańskiej tutaj misji. Chciałbym powiedzieć, że mieszkamy tutaj od 1984 roku, więc miałem możliwość obserwowania działalności na rzecz Polski, na rzecz Polski niepodległej, przedstawicieli w ciągu tych wielu lat i z wielką radością chciałbym panu powiedzieć, że jest pan pierwszym ambasadorem, który w tak szczególny i mocny sposób podkreśla sprawę niepodległości Polski i jej prawa do niepodległości. I to jest, ja sądzę, dla Polonii jest to znak, że właściwi ludzie zaczynają być doceniani i wybierani na te zaszczyty i odpowiedzialne funkcje. Także chciałbym panu za to podziękować serdecznie. Tak.
Otóż, proszę Państwa, kilka słów na temat Krzyża Wolności i Solidarności. Został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Pan Ryszard doskonale wie, o których protestach mówimy. Ja też pamiętam ten okres. Krzyż nadawany jest przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej za ich działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II Rzeczpospolitej. Ale wiele tych działaczy Solidarności zostało i znalazło swój nowy dom w Kanadzie. I te osoby właśnie w trudnych warunkach okresu jeszcze przedsolidarnościowego, okresu komunistycznego, sowieckiego, podjęli wyzwanie i okazali gotowość do walki z systemem komunistycznym, który został Polsce narzucony po 1945 roku. Tu są dwie daty wyjątkowe. To jest 13 grudnia 1981 roku, który pan doskonale pamięta, właśnie aresztowanie, bo chyba 13, czy z 13 na 14 jakoś po pana przyszło. 20 minut po północy. Aż 20 minut po północy. No to widzimy. To jest niesamowite. I 17 grudnia 1970 roku. Co ich łączy? To, co się wydarzyło w grudniu 70 roku i stan wojenny był konsekwencją wołania Polaków o godność. Z tego wołania narodziła się właśnie Solidarność. Warto w tym momencie pokusić się o trochę refleksji. Ja sobie pozwoliłem, szanowny panie Ryszardzie, refleksji o roli Jana Pawła II, którego pan wspominał, o przemianach w Polsce w wymiarze duchowym i głęboko chrześcijańskim, ale także i dyplomatycznym. Bo wszędzie, gdzie Ojciec Święty pojawił się, a rozmawiał z głowami państw, przywódcami krajów, w tym również i Kanady, Stanów Zjednoczonych, tam zawsze ta była misja wołania o wolność dla krajów, nie tylko kraju Polski, z którego pochodził, który był Polakiem, czuł się Polakiem do końca, ale dla innych również krajów w Europie Centralnej. To, co dzisiaj mamy te konsekwencje właśnie z Ukrainy, to jest to wielkie przesłanie Ojca Świętego, który do tej pory żyje. On jest aktualny. To jest ta aspiracja narodów do tego, by żyć w wolnym kraju. Żyć w wolnym kraju. Również Ukraińców dzisiaj. Białorusinów, prawda? Innych ludów, które jeszcze no, nie mają tej wolności, jaką my, Polacy, w Polsce możemy się cieszyć. Dzisiaj właśnie jest taki szczególny dzień, w którym chciałbym również to podkreślić. Jedną z ofiar tego wydarzeń w Gdańsku był mój kuzyn. Józef Widerlik w wieku 24 lat został zastrzelony przed bramą stoczni. I właśnie w tym dniu dzisiejszym on był jednym z tych pierwszych, którym się ten Krzyż Wolności Solidarności należy.